Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy piątek, ostatni dzień tygodnia. Chcemy żyć cali dla Boga. Obudźmy to w sobie. Chcę być cały Chrystusowy, tylko w Chrystusie. I w Ewangelii dzisiaj słyszymy, jak Jezus wypomina, gdy ujrzycie chmurę i podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie i tak bywa, i tak dalej. I później obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie. Nie rozpoznali czasu nawiedzenia ziemi przez Jezusa. Nawiedzenia, że Syn Boży stał się człowiekiem, dla nas był blisko i nie rozpoznali tego czasu. Ale my też nie rozpoznajemy znaków czasu, które są obok nas. Dzieje się, Bóg nam coś pokazuje, mówi, zaprasza i gdzieś obok tego przechodzimy. Miałem takie wydarzenie w maju, że osoba ze wspólnoty Mocni w Duchu, Arek, mówi: Remi, chciałbym Cię poprosić, żebyś wyspowiadał moją mamę, która leży sparaliżowana. Ma mama na imię Dorota. Tylko, że mieszka prawie 100 km od Łodzi, pod Rawą Mazowiecką. I dla mnie to było, no nie pojadę wyspowiadać kogoś 100 km. I jakoś to się przeciągnęło przez całe wakacje, później we wrześniu już nie mogłem tego zrobić. Ale gdzieś to pracowało we mnie. I ten Arek się przypomniał raz, drugi, jakieś znaki czasu, tak to odbierałem, że tu jest coś ważnego. Czułem, że coś jest ważnego, ale przestrzeni czasowej nie miałem, żeby odpowiedzieć na to. I robiłem swoje rekolekcje niedaleko tego miejsca, pół godziny drogi. Na początku rekolekcji mam taką myśl, że to jest ważne. Napisz do tego Arka, żeby ostatniego dnia na końcu rekolekcji zupełnie zabrał mnie do mamy, do domu, do spowiedzi. Tak zrobiłem. Jak pojechałem po rekolekcjach, ostatni dzień rekolekcji, jadę wyspowiadać tą panią sparaliżowaną od 12 lat, która tak na mnie czekała. To był znak czasu, dobrze, było ważne, żeby ją wyspowiadać, ale dla mnie to był znak czasu, że ktoś tak na mnie czekał. Czekał w łóżku leżący, gdzie podczas rozmowy ta pani jak płakała, to nie mogła ręką otrzeć łez, tylko mogła lekkim ruchem głowy wycierała bokiem w poduszkę. Wzruszające dla mnie momenty, które były umocnieniem miłości Bożej do mnie, że dla kogoś jestem tak ważny, że doświadczenie słuchania Zoomów, wspólnych mszy świętych dla tej pani sparaliżowanej były tak poruszające w wyczekiwaniu. To są znaki czasu. My mamy takie znaki czasu, macie też w życiu. I gdzieś ta czujność nasza wewnętrzna, że Bóg, chcemy zrobić coś dobrego, a tak naprawdę to Bóg takim spotkaniem dużo bardziej mnie ukochał przez to, że tam pojechałem. I Bóg tak do nas dochodzi, do serca, żeby dać się ukochać, a jednocześnie zrobić coś, co może jest trudne, co jest może niespodziewane, coś wymaga od nas. Zachęcam, żeby ten przykład, który wam podaję, żeby popracował w was, żebyście byli czujni na znaki czasu, rozpoznawali je i dali się Bogu bardziej kochać. I na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do modlitwy. Moim ulubionym teledyskiem Daj mi usłyszeć Twój głos. Tutaj poniżej możemy kliknąć i być w tym teledysku, a poniżej mamy go w wersji włoskiej, równie pięknej. Także do wyboru. Niech to będzie nasza modlitwa. Do zobaczenia.